W poprzednich nagraniach miałam okazję dwukrotnie opowiadać o twórczości Bernarda Bellotta zwanego Canalettem. Mówiłam o sali Canaletta, w której prezentowane są widoki Warszawy oraz o widoku Kapitolu, dziele Bellotta, które w 2018 roku zostało nabyte do kolekcji zamku. Teraz chciałabym jeszcze raz powrócić do tematu twórczości włoskiego mistrza i sali Canaletta. W serii widoków Warszawy znajduje się obraz ukazujący Pałac Rzeczpospolitej, znany dziś lepiej jako Pałac Krasińskich. Podobnie jak w przypadku pozostałych dzieł z tej serii, malarz utrwalił na obrazie nie tylko wygląd budynków, ale i toczące się w nich i naokoło nich życie miasta. I właśnie to, co dzieje się na placu przed pałacem, jest szczególnie interesujące w związku z panującą obecnie w Polsce pandemią koronawirusa. Canaletto przedstawił w centrum obrazu widok procesji religijnej. Uczestnicy procesji niosą świece i chorągwie, a co najistotniejsze, figurę Matki Boskiej Łaskawej, patronki Warszawy. Powstanie kultu Matki Boskiej Łaskawej wiązane jest z wybuchem zarazy morowej, który miał miejsce w 1410 roku w mieście Faenza we Włoszech. Zaraza miała ustąpić właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej. W Warszawie kult Matki Boskiej Łaskawej został zaszczepiony w XVII wieku przez ojców pijarów. W 1651 roku w Warszawie ogłoszona została bulla papieska ustanawiająca święto Matki Boskiej Łaskawej na drugą niedzielę maja. Tego dnia procesje takie jak ta ukazana przez Canaletta szły z kościoła pijarów widocznego po lewej stronie obrazu do kościoła Paulinów na Nowym Mieście. W procesjach brali udział uczniowie sławnego Collegium Nobilium, szkoły dla chłopców z zamożnych rodzin szlacheckich. Nie było to przypadkiem, ponieważ szkoła ta była prowadzona właśnie przez ojców pijarów. Uważa się, że Matka Boska Łaskawa kilkukrotnie uratowała Warszawę od zaraz. Po raz pierwszy miało to miejsce już w roku 1652. Po ustaniu tej epidemii ówczesne władze Warszawy ustanowiły Matkę Boską Łaskawą główną patronką Warszawy. Kolejna z epidemii wybuchła między innymi w roku 1770, kiedy Canaletto mieszkał już w Warszawie. Obecnie Centrum Kultu Matki Boskiej Łaskawej znajduje się w kościele jezuitów, położonym w pobliżu Katedry Świętego Jana i Zamku Królewskiego. Jest tam przechowywana figura Matki Boskiej Łaskawej i obraz z jej przedstawieniem, który jest umieszczony w głównym ołtarzu. Kościół pijarów pełni natomiast funkcję katedry polowej, a przylegające do niego zabudowania dawnego Collegium Nobilium należą po części do ordynariatu polowego, a po części do Akademii Teatralnej, w której mieści się teatr noszący nazwę Collegium Nobilium.